W najbliższych dniach do Trybunału Konstytucyjnego trafi wniosek prezydenta o zbadanie zgodności nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym z ustawą zasadniczą. Dopiero po wydaniu orzeczenia Polska wyśle wniosek o pierwszą płatność z KPO. Pojawia się pytanie, czy kompromisy zawierane z Brukselą nie kosztują zbyt wiele także Zjednoczoną Prawicę. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o skierowaniu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek w tej sprawie ma zostać złożony w najbliższym tygodniu. Ja jestem po długich konsultacjach z tutaj moimi współpracownikami, gdzie przekazałem wszystkie swoje wnioski i konkluzje. Prosiłem o przelanie ich konkretnie już w treść wniosku, uzasadnienie i to rzeczywiście będą dosłownie najbliższe dni. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym to projekt złożony przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Przesuwa ona sprawy dyscyplinarne sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz rozszerza tzw. test bezstronności sędziego. Zdaniem rządzących to kompromis, który ma wypełnić kluczowy kamień milowy dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Zanim jednak środki popłynęłyby do Polski, i tak trzeba złożyć wniosek o płatność. Z tym jednak na razie rząd będzie czekał, wskazuje premier Mateusz Morawiecki. Najlepiej, najbezpieczniej będzie poczekać, aż ustawa wróci z Trybunału Konstytucyjnego. Mam tylko nadzieję, że będzie to szybko. To już drugi kompromis z Komisją Europejską w zakresie sporu o polską praworządność. Pierwszym była decyzja prezydenta, który zgłosił regulacje likwidujące Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Na jej miejsce powstała wtedy Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Według ministra sprawiedliwości, który od początku był przeciwnikiem ustępstw w sporze z Brukselą, obowiązujące w tej chwili przepisy prowadzą do anarchizacji sądownictwa. Ja nie kwestionuję dobrych intencji, którymi chciał się kierować pan prezydent, szukając porozumienia z panią von der Leyen z Brukselą w kontekście szantażu strony Unii Europejskiej w sprawie KPO. Ale przestrzegałem pana prezydenta, że ustawa, którą proponuje, będzie prowadzić do tego rodzaju nadużyć. Te nadużycia według prezesa Solidarnej Polski mają polegać między innymi na orzeczeniach zarówno Sądu Najwyższego, jak i sądów powszechnych, w których uchylają one wyroki zapadające na przedstawicieli świata przestępczego. Argument, jaki pojawia się w sędziowskich werdyktach, dotyczy właśnie składu orzekającego, a jedni sędziowie podważają status drugich. Politolog profesor Tomasz Grosse nie wyklucza, że skoro Bruksela raz potrafiła wycofać się z wynegocjowanego kompromisu, może to zrobić ponownie. Prawo i Sprawiedliwość wpadło w pułapkę Komisji Europejskiej. Dostaniecie być może pieniądze, ale w zamian zniszczcie własne państwo, zdezorganizujcie wymiar sprawiedliwości. Pomimo tego, że polski rząd posunął się w kompromisie z Brukselą bardzo daleko, nie ma gwarancji wypłaty środków z KPO, uważa poseł do Parlamentu Europejskiego, była premier Beata Szydło. Jeżeli Komisja Europejska bierze udział w grze politycznej przeciwko polskiemu rządowi i chce wspierać opozycję i doprowadzić do zmiany władzy w Polsce, no to będzie pewnie przerzucała taką co jakiś czas się tymi kolejnymi oczekiwaniami. Tymczasem według Polskiego Instytutu Ekonomicznego Polska z budżetu unijnego dostaje ponad 3 razy więcej pieniędzy niż do niego wpłaca. W nowej perspektywie na lata 2021-2027 otrzymamy z Unii 125 miliardów euro. Z kolei środki z KPO to 35 miliardów euro, z czego część stanowią pożyczki. Rząd nie powinien opierać swojej polityki na tych funduszach, analizuje politolog dr Piotr Gawryszczak. Wszyscy są przekonani, że pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy nie będzie przed wyborami. One pojawią się po wyborach. Co więcej, najnowszy sondaż przeprowadzony dla Rzeczpospolitej pokazuje, że 40% Polaków nie słyszało o odesłaniu przez prezydenta noweli o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego, mającej odblokować środki z KPO. Tutaj pojawia się pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość, podporządkowując dużo kompromisowi z Brukselą, nie przecenia wyborczego znaczenia tych pieniędzy. I drugie pytanie, czy błędem nie jest poświęcenie w trakcie kampanii dużej uwagi środkom, których wypłata nie jest przesądzona. Według profesora Tomasza Grosse rząd, jeśli chce wygrać, powinien skupić swoją uwagę na bezpieczeństwie i podkreślać, że stanął na wysokości zadania. To powinna być narracja, która by prowadziła rząd konserwatywny do zwycięstwa, a nie chowanie głowy w piasek i pozwalanie Brukseli i opozycji w gruncie rzeczy
na niszczenie własnego państwa. Wybory parlamentarne odbędą się jesienią tego roku.